Jest kilka projektów. Jeden z projektów za chwilę pokażemy. To jest kwestia dyskusyjna do dyskusji społecznej, bo strona rządowa twierdzi, że społeczeństwo, które stworzyło grupę, która pilnuje krzyża, i chcemy udowodnić, że społeczeństwo jest dość aktywne i pokazujemy jeden z projektów. Będą inne i to jest kwestia wyboru społeczeństwa. Nie nasza, my nie możemy narzucać, bo nie jesteśmy od tego. A kto jest autorem projektu? Pan Biskupski. Tak, to co tutaj widzimy, tak? Taki kształt takiego obeliska. Tak jest, tak. To jest obelisk przedstawiający dłonie, które wyłaniają się z ziemi. No, jest to dość ostre. Ale to jest kwestia dyskusji społecznej. A tych dłoni jest tyle, ile ofiar? Ile ofiar było, tak. Jedne trzymają krzyż, inne trzymają oznaki, że to są po ofiarach wojskowych. Także można to z tym się zapoznać. Autor będzie, także możecie Państwo z nim porozmawiać. Będą inne projekty też. A gdzie miałby stanąć ten obelisk? No, propozycja jest tutaj na placu, ale to jest kwestia dyskusji ze specjalistami. My nie możemy się wypowiadać, bo to jest kwestia architektów i konserwatora zabytków.